Sytuacja Żydów pińczowskich w latach 1939-1946. W piątek, 1 września 1939 roku, jeszcze przed wschodem słońca, wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Była to największa i najkrwawsza wojna w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. Już na samym początku wojny Niemcy dokonali poważnych zniszczeń w Pińczowie, mszcząc się za opór stawiany przez Wojsko Polskie. Ze szczególnym okrucieństwem spalili i zburzyli niektóre rejony miasta, a przed gmachem poczty rozstrzelali dziesiątki Pińczowian. Doprowadziło to do tworzenia się ruchu oporu przeciwko okupantowi. Natomiast w publikacji O tym nie wolno mówić, Dionizjusza Czubali, opisane są relacje nawiązujące do spalenia Pińczowa we wrześniu 1939 roku. Czytamy tam, że pożar był odwetem za to, że wkraczające do miasta oddziały Wehrmachtu zostały ostrzelane przez ukrywający się tam kilkuosobowy oddział żołnierzy polskich. Skupiając się na społeczności żydowskiej, należy nadmienić, że przed 1 września 1939 roku stanowili oni w naszym mieście 3,5 tysiąca mieszkańców. Ci, którzy przeżyli, opisali swoje wspomnienia w księdze pamiątkowej Pińczowskiej Gminy Żydowskiej. Oto niektóre z nich. Kiedy wybuchła II wojna światowa, polskie radio podawało wielkie zwycięstwa, jednak szybko okazało się, że nie jest dobrze. Niemieckie siły powietrzne latały wysoko, w dużych szykach. Zaczęły krążyć różne pogłoski. Jedna mówiła o wielkim polskim zwycięstwie pod Kutnem, gdzie polska kawaleria prawdopodobnie zniszczyła kilka dywizji piechoty i czołgów. Jednak tak naprawdę było odwrotnie. Próbując walczyć czołgi i samochody opancerzone, polska armia została wybita. Uchodźcy, którzy przyjeżdżali z miast położonych we wschodniej częściach kraju, mówili o masowych zabójstwach mężczyzn. Mimo to niektórzy uciekali na wschód, jak najdalej od postępującej armii niemieckiej. Wielu ludzi było wyczerpanych i zaczęli wątpić w sens ucieczki, jako sposobu na ocalenie życia. Gdy radiowy serwis informacyjny poinformował, że mosty na Wiśle zostały wysadzone w powietrze, niektórzy postanowili zawrócić. Jednak ci, którzy zdecydowali się na kontynuację wyprawy na wschód, dotarli do tej części Polski, która została opanowana już następnie przez Sowietów. Niezwykle wymowna jest również relacja, którą spisał Eliezer Tekiel. W piątek, 1 września 1939 roku, radio donosiło, że Niemcy napadli na Polskę i zaczęła się wojna. Wtedy my, Żydzi z Pińczowa, od razu zrozumieliśmy, że zawisły nad nami ciężkie chmury. Ludzie na ulicach płakali. Wszystkich ogarnął przejmujący strach i pewnego rodzaju poczucie zbliżającej się zagłady. Już 2 września 1939 roku, około 10, kiedy byliśmy w synagodze, na Pińczów zostały zrzucone pierwsze niemieckie bomby. Spadły naprzeciw magistratu. W mieście wybuchło zamieszanie. Nie było czasu, aby identyfikować i opłakiwać pierwsze ofiary. Nad miastem krążyły samoloty, a ludzie uciekali i próbowali chronić się w piwnicach. W niedzielę 3 września do Pińczowa zaczęli przybywać uchodźcy z innych miast, szukając schronienia w naszym sztetlu, ponieważ ich domy były już w ruinie. Dotarli do nas Żydzi z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy i z rejonu krakowskiego. Ci uchodźcy wyglądali, jakby wojna ciągnęła się już miesiąc, a nie 3 dni. Przybyli oni wiele kilometrów pieszo. Wśród nich było dużo rannych. Wszyscy kierowali się dalej na wschód. W poniedziałek 4 i we wtorek 5 września przybyły do miasta silne oddziały polskich sił militarnych, aby stawić tu opór niemieckiej armii. Nasze miasto było naturalnym punktem strategicznym. Położone było nad rzeką Nidą od południa i wzgórzami od północy. 4 września we wtorkową noc armia niemiecka zbliżała się do miasta i przeprowadziła szturm. Polska armia w Pińczowie stawiała silny opór. Czuło się jednak i widać było jak na dłoni, że taka sytuacja nie utrzyma się długo. Niemcy niemal mieli zbyt wielką przewagę sił, zarówno liczebną, jak i zbrojną. Polskie oddziały musiały szybko ustąpić. Bombardowania prowadzone były bez przerwy. Pustoszyły miasto, a liczba ofiar wśród ludności cywilnej stale rosła. Polacy sami podpalili most na Nidzie, aby odciąć pochód Niemców i móc wycofać się na wschód.
W czwartek 7 września 1939 roku siły niemieckie wkroczyły od północy do miasta i zajęły korzystne pod względem strategicznym pozycje na wzgórzach. Dokładnie o godzinie 10 rano rozpoczął się silny atak ogniowy na miasto, po czym Niemcy wkroczyli do Pińczowa. Zaraz po zajęciu go Niemcy zaczęli podpalać żydowskie ulice. Żydzi ukrywali się w piwnicach swoich domów, bali się wyjść na zewnątrz, a tych, którzy to czynili, Niemcy rozstrzeliwali. Ludzie palili byli żywcem w swoich domach. Dusili się od dymu, który dostał się do piwnic, albo ginęli pod walącymi się ścianami. Ci, którzy przeżyli zgodnie z rozkazem Niemców, musieli szybko pobiec do chrześcijańskiego kościoła. Chodzi o kościół świętego Jana Apostoła Ewangelisty. A tych, którzy nie rozumieli rozkaz lub nie chcieli mu się podporządkować, Niemcy zabijali na miejscu. Szacuje się, że wśród pińczowskich Żydów liczba zabitych na skutek podpaleń wynosiła ponad 100 osób. Jednak Czubala podaje, że według różnych szacunków w pożarach i egzekucjach zginęło wtedy od kilkudziesięciu do nawet 200 mieszkańców miasta, zarówno Żydów, jak i Polaków. Zginęło także wielu żydowskich uciekinierów, którzy przybyli do Pińczowa z innych miast w pierwszych dniach wojny. Gdy po dwóch dniach wypuszczono Żydów z kościoła, nie mieli już dokąd pójść. Ich domy i cały majątek, sklepy, warsztaty wraz z wyposażeniem zostały spalone, a jeśli nawet coś ocalało, to w ciągu paru dni uległo zrabowaniu. Część Żydów wynosiła się do sąsiednich miast, pozostali wspólnie cisnęli się w ocalałych domach. Miasto wyglądało jak po trzęsieniu ziemi. Na każdym kroku ruiny i martwe ciała. Żydów przymuszano do oczyszczenia miasta, wywożenia gruzu i grzebania zamordowanych. Natomiast z relacji Frydy Kozy, która mieszkała na ulicy Złotej w Pińczowie, możemy się dowiedzieć, a jednocześnie jest to potwierdzenie wypowiedzi poprzednika jej, że faktycznie w czwartek 7 września 1939 roku niemieckie oddziały wkroczyły do Pińczowa i tak naprawdę eksterminacja Żydów rozpoczęła się od rana. Pierwszą ofiarą był Melech Greengross. Wkrótce Niemcy podpalili miasto, tak jak już tutaj była mowa, a mieszkańców zagonili do kościoła. Tutaj trzymali nas dwa dni, wspólnie Żydów i chrześcijan. Kiedy wreszcie wypuszczono nas z niego, większość nie miała już gdzie się udać, bo ich domy zostały spalone. W budynkach spłonęło wielu ludzi, którym nie udało się uciec. Po pożarze, który ogarnął niemal całe miasto, wielu Żydów zdecydowało się na opuszczenie Pińczowa. Podjęli decyzję, aby szukać schronienia u krewnych z innych miasteczek. Ci, którzy zostali i nie mieli gdzie mieszkać, zakwaterowano w gmachu szkół powszechnych, jednak później umieszczono tam magazyny. W Pińczowie nie było getta, gdyż miasto w dużym stopniu zostało spalane, o czym była już oczywiście wcześniej mowa. Z historii wiemy, że Niemcy zaanektowali zachodnią część Polski, natomiast Pińczów podczas wojny znalazł się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, które istniało już od 26 października 1939 roku do stycznia 1945. Była to jednostka administracyjno-terytorialna utworzona przez III Rzeszę na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 roku, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została anektowana bezpośrednio przez właśnie III Rzeszę. W piątek 1 grudnia 1939 roku weszło w życie rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka o oznakowaniu Żydów. Wszyscy Żydzi i Żydówki przebywający na terenie Generalnego Gubernatorstwa, którzy przekroczyli 10 rok życia, są zobowiązani od 1 grudnia 1939 roku nosić na prawym rękawie ubrania i płaszczy białe opaski o minimalnej szerokości 10 cm, zaopatrzone w gwiazdę Syjonu. W opaski te zaopatrzą się Żydzi i Żydówki sami, głosił dokument. Żydzi zobowiązani byli do noszenia właśnie na przedramieniu gwiazdy Dawida. Zimą z 1939 roku na 1940 nie było już przekazów radiowych, a jeśli ktoś został złapany z radiem, zniknął. Chodziły pogłoski, że Francuzi i Brytyjczycy wmaszerowują do Niemiec i wojna niedługo się skończy. Jednak latem 1940 roku był to czas doszczętnego zniszczenia. Ludzie dostawali jakieś wieści z polskiego podziemia, ale nie było to coś nadającego nadzieję, nic podnoszącego na duchu. W Pińczowie też była uformowana żydowska policja.
Niemcy żądali siły roboczej do różnych prac, do usunięcia śniegu z dróg, a żydowska policja miała dostarczać ludzi w drodze łapanek. Niemcy urządzali swoiste pranie mózgu, wmawiając ludziom, że jeśli będą wykonywać pracę przez nich aprobowaną, to nic złego się tym ludziom nie stanie. Jednak jeszcze w podłężu pod Pińczowem znajdował się obóz pracy, gdzie Żydzi zajmowali się osuszaniem bagien, kopaniem rowów i krojeniem torfu. Niedługo też zostały wprowadzone kartki na jedzenie i każdy, kto zostałby przyłapany na nielegalnym handlu żywnością, byłby w niebezpieczeństwie. Trudno było wyżyć na wydzielanych racjach pokarmowych. Lokalna społeczność często ryzykowała życie, próbując wymieniać swoje rzeczy na jedzenie z rolnikami z pobliskich wiosek. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja związana w ogóle z wyżywieniem nie była najlepsza. Za przydzielone kupony żywnościowe otrzymywało się niewiele tego jedzenia, które dostarczało 600 kalorii dziennie na osobę, co było zupełnie niewystarczające do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Z tego powodu Żydzi wszystko, co mieli, wymieniali na żywność. Jednakże większość ludzi miała ogromne kłopoty z wykarmieniem swoich rodzin. Niektórzy ludzie byli zaangażowani w przemyt żywności. Niemcy byli oczywiście świadkami tych praktyk. Kiedy szmuglerzy zostali złapani, natychmiast ich rozstrzeliwano, bez żadnego dochodzenia czy procesu. Ponadto Niemcy ofiarowali gojom nagrody za łapanie szmalcowników i prowadzenie ich na żandarmerię. Typową nagrodą było 5 kg cukru i 2 litry wódki za jednego złapanego. Wywożono również podczas łapanek do Skarżyska Kamiennej, gdzie mieli pracować w różnych fabrykach amunicji i chemikaliów. No tutaj akurat niektórym z nich udało się przeżyć. W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację Żydów z getta, najpierw w Lublinie do obozu zagłady w Bełżcu. Jednocześnie zaczęli tam wywozić także Żydów lwowskich. Tak rozpoczęła się akcja Reinhardt, której celem było wymordowanie ludności żydowskiej z 5 dystryktów Generalnego Gubernatorstwa – warszawskiego, radomskiego, krakowskiego, lubelskiego i galicyjskiego. Decyzję o wymordowaniu wszystkich europejskich Żydów zapadła jesienią 1941 roku, aby skoordynować działania poszczególnych segmentów aparatu państwowego III Rzeszy. 20 stycznia 1942 roku zorganizowano konferencję w Wans w Berlinie. Przedstawiciel generalnego gubernatora Hansa Franka domagał się na niej, aby ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej zacząć od okupowanej Polski. Za wykonawcę tego zadania Himmler wyznaczył Odilo Globocnika, szefa SS i policji w Lublinie. Tam też mieścił się sztab operacji, której nadano kryptonim Reinhardt, na cześć zabitego przez czeskich partyzantów szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Reinharda Heydricha. Ze strony tego urzędu akcję nadzorował właśnie Adolf Eichmann. Od wiosny 1942 roku Niemcy systematycznie likwidowali skupiska ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. W małych miasteczkach, gdzie getta nie było ściśle odizolowane, działo się to na oczach miejscowej ludności. Priorytetem dla SS było dokończenie ostatecznego rozwiązania. Również tutaj wczesną jesienią też Żydzi z pobliskiego Buzka zostali przepędzeni właśnie przez Pińczów do Jędrzejowa, a następnie zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. Jeden z Pińczowian był świadkiem wysiedlenia Żydów. Widział, jak Niemcy zastrzelili 70-letnią Żydówkę, fragment z Gehenna ludności żydowskiej Eugeniusza von Fary. W dniu tym żandarmi zatrzymali mnie na ulicy, dali mi elektryczną latarkę i kazali wyjść do podziemia archiwum, czyli budynek drukarni ariańskiej, by zobaczyć, czy nie ma tam Żydów. Dotarłem tylko na brzeg piwnicy i wyszedłem z powrotem, mówiąc, że nie ma tam nikogo. Po chwili Niemcy znaleźli w jakiejś szopie Żydówkę z dwojgiem dzieci i ją zastrzelili. Niemcy byli w mundurach takiego samego koloru, jak nosiło ich wojsko. Następnego dnia, po wysiedleniu Żydów z naszego miasta, hitlerowcy wkroczyli w jedną z miejscowych piwnic, wykryli w jednej z miejscowych piwnic ukrywających się Żydów, rymarza i jego syna. Po wyprowadzeniu ich na zewnątrz zastrzelili obydwóch przed domem.
Inny mieszkaniec z Pińczowa, pan Edward, relacjonował. Po wysiedleniu Żydów jesienią 1942 roku Niemcy znaleźli ukrytą w piwnicy przy ulicy Gęsiej rodzinę żydowską. Ludzi tych rozstrzelali natychmiast przed domem. Dokonali tego żołnierze niemieccy, ubrani w czarne furażerki. Fakt rozstrzelania tej rodziny obserwowałem z daleka, z ulicy Krzywej. Słyszałem, że Niemcy zastrzelili wszystkich Żydów schwytanych po wysiedleniu ich z Pińczowa. 1942 roku Niemcy zgromadzili w Pińczowie Żydów również z okolicznych miejscowości i spędzili ich na plac obok browaru, stwierdza pan Roman, pińczowianin. Dołączyli do nich też około 1000 miejscowych Żydów. Następnego dnia Niemcy wyprowadzili ich z miasta i pomędzili pieszo w kierunku Jędrzejowa. Pani Stanisława Zachariaszowa tak relacjonuje już po akcji wypędzenia Żydów. Pewnego razu Rakasz, czyli potocznie Hycel, pan również z Pińczowa, przywiózł do Kołkowa i wyrzucił na zamarznięte lodowisko Żydówkę z dwojgiem małych dzieci. Miały 2 i 3 latka. Podobno była to najbogatsza Żydówka w Pińczowie, Mińcowa. Dzięki pani dyrektor Agnieszce Kucybale możemy zobaczyć właśnie fragment wystawy i tam też jest właśnie rodzina Mińców. Przenocowała u nas, a rano Staszek poleciał do jamy, podziemny bunkier, pomośka i tam zabrał ją razem z dziećmi. Wtedy ona chwyciła mojego syna za głowę i ucałowała go, że pomógł jej dostać się do tej nory. Ponieważ miała jeszcze trochę pieniędzy, Mosiek wynajął furmankę i przetransportował ją wraz z jej dziećmi do jakiegoś swojego znajomego do Wodzisława. Karolina i Władysław Strączek ukrywali w Kołkowie 6 Żydów, którzy przyszli szukać pomocy po wysiedleniu Żydów z Pińczowa. Przechowywali się aż do wyzwolenia. Władysław Kania z Pińczowa przechowywał w latach 1942-43 3 osoby z rodziny Feinsztatów, którzy przyszli do niego w okresie wysiedlenia Żydów z miasta. Byli u niego aż do wyzwolenia. Podczas wypędzenia Żydów było też bardzo dużo rozstrzelanych. Według relacji jednego ze świadków, jak podaję, musiałem sobie 0,5 litra wypić, bo nie mogłem na to patrzeć i tego przeżyć. Milicja żydowska trzymana była do końca, ale i do nich później strzelano. Jednak wielu z nich udało się uciec. Druga relacja opowiada, gdy widziałem, jak ich wywożą, to dostałem wstrząsu nerwowego. Gdyby Niemcy widzieli, że ktoś płacze, to od razu wciągnęliby do kolumny idącej do Jędrzejowa. Starsi ludzie byli zabijani na miejscu. Przeżył tylko jeden podczas wysiedlenia, Czajkowski. Wrócił i sprzedał dom. Kleinplatz też sprzedał dom na ulicy Klasztornej. Niemniej jednak pojawiły się różne odczucia, które także należy przytoczyć. W 1942 roku pewien mieszkaniec Pińczowa spotyka na ulicy swojego byłego ucznia o nazwisku Diament. Obaj są świadkami znęcania się Niemca nad starszym Żydem. Jeden właśnie mówi: wiesz, to straszne, nigdy bym nie uwierzył, że człowiek może być tak okrutny, żeby się mógł tak znęcać nad drugim człowiekiem. A on ku mojemu przerażeniu mówi tak: ja i tak wolę tych Niemców od was, Polaków. Po wysiedleniu Żydów w 1942 roku zdarzały się jeszcze przypadki wyciągania ludzi z ukrycia. Byli oni rozstrzeliwani, pomordowanych grzebali ludzie z gór pińczowskich, którzy byli wyznaczeni przez granatową policję. Pomimo tych traumatycznych przeżyć zdarzały się powroty do domu, ponieważ Żydzi czuli się przede wszystkim Polakami wyznania mojżeszowego. Tak to wspomina jedna z ocalałych, Fryda Koze. Dotarłam do Pińczowa. Ku wielkiej rozpaczy nie spotkałam tam nikogo z moich bliskich. Mogłam jedynie zapłakać na ruinach i na zniszczonym cmentarzu żydowskim. Natomiast Szmuel Blum w 1946 roku wrócił do Pińczowa. Ledwo me stopy dotknęły twardych pińczowskich trotuarów, zobaczyłem, że kroczę po macewach naszych rodziców, dziadków, babek, sióstr i braci. Macewami ze starego żydowskiego cmentarza wybrukowane są ulice. Widziałem, że zbudowano już nowe domy z użyciem starych żydowskich kamieni nagrobnych. Wszedłem do sieni, która ocalała ze zrujnowanej starej synagogi, ale mieszkał tam już jakiś Polak. W 1946 roku w Łodzi miało miejsce przypadkowe spotkanie 3 znajomych właśnie z Pińczowa. Był to Michał Ickowicz, Szmuel Blum i Gerszon Minkowski, po czym postanawiają przyjechać do Pińczowa. W relacji czytamy: przede wszystkim zaczęliśmy szukać Żydów, z którymi można by zamienić słowo i do których można by wstąpić, aby chwilę odpocząć po ciężkiej podróży. Szukaliśmy znanych nam twarzy, ale nie spotkaliśmy nikogo. Jednak okazało się, że w Pińczowie mieszka żydowski lekarz, Felix.
Tam spotkaliśmy jeszcze Żydów z Pińczowa, Wiślicy i Działoszyc. Kiedy drugiego dnia wyszliśmy z domu, zauważyliśmy na twarzach napotkanych Polaków nagłą zmianę. Wkrótce komendant milicji, Rosjanin, powiedział nam, że właśnie wrócił z Kielc, gdzie miał miejsce krwawy pogrom na Żydach. Postanowiliśmy więc jak najszybciej opuścić miasto. Pogrom kielecki wybuchł 4 lipca 1946 roku. Bezpośrednią jego przyczyną była plotka o uwięzieniu przez Żydów w piwnicy budynku przy ulicy Planty 7 ośmioletniego chłopca Henryka Błaszczyka w celu dokonania na nim mordu rytualnego. Nielicznym udało się przeżyć również obóz na Syberii i w następnej kolejności dołączyć do polskiej armii w Związku Radzieckim. A po wojnie powrócili w rodzinne strony, ale nie był to dobry czas do powrotów. Wszyscy ocaleni musieli opuścić Pińczów. Wielu Żydów powracało, ponieważ czuli się, tak jak wcześniej wspomniałam, właśnie Polakami wyznania mojżeszowego. Jednak okazało się, że wszystkie domy żydowskie zostały już zajęte. Cóż im więc pozostało? Musieli opuścić Pińczów, jak również Polskę. Druga wojna światowa w dziejach Pińczowa zapisała się ogromnymi zniszczeniami i bestialskim hitlerowskim ludobójstwem. W wyniku działań wojennych i akcji represyjnej okupanta jeszcze w 1939 roku miasto w ponad 80% zostało zamienione w ruiny zgliszcza, a jego sytuację mieszkaniową w przeważającej części przestała istnieć. Najbardziej bolesne były jednak straty w ludziach wskutek bezpośrednich działań wojennych, terroru okupanta, eksterminacji jego polityki. Ludność Pińczowa została wyniszczona aż w 60%. Tak jak wykazał spis powszechny w lutym 1946 roku, na jego terenie zamieszkiwało tylko 3701 osoba. Z pożogi wojennej Pińczów wyszedł jako jedno z najbardziej zniszczonych miast Polski. Dziękuję. Bardzo Pani Renacie Urban, pracownicy Muzeum Regionalnego w Pińczowie i dyrekcji, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu i merytorycznej pomocy mogliśmy też dla Państwa przygotować wystawę towarzyszącą, która zostanie u nas do piątku, tak Pani Dyrektor? I tam możecie właśnie zobaczyć część historii, część pamiątek związanych ze społecznością żydowską w Pińczowie. Są też tam wspomniani przedsiębiorcy Minc i Felix. Także ja bardzo zachęcam wszystkich zgromadzonych i młodzież szczególnie, a Pani bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Muzeum Regionalnemu. Dziękuję.